Ta typowa żebraczka, co się za nos trzyma i kaśle. Jak Państwo widzą, Warszawa, Dziady Katolickie Warszawa, Bank Polski. Proszę Państwa, no dzisiaj przy piątku, jak to jest weekend, koniec tygodnia, no to są takie tłoki w tej Warszawie. Wiadomo, że jest tego 3 miliony i wiadomo z drugiej strony, że tu nie jest Ameryka. No bo skoro jest grób na Grochowskiej tysiącletni, ma 1400 lat, no to jaka Ameryka? Ameryki to jeszcze nawet wcale nie było. Tak to się, proszę Państwa, obserwujemy tutaj to, co dzieje się w Warszawie, w Aliach Jerozolimskich. Oczywiście, że gdybyśmy byli w Anglo-Ameryce Białystok, to nie byłoby takiej ulicy, ale i Jerozolimska, bo to jest w katolickiej Polsce, a Dziady Katolickie Warszawa. No to przecież wiadomo, że tutaj nie ma prawosławnych. Nie wiem, czy tam Państwo, ale dostrzegacie nad tramwajem palmę, proszę Państwa, edukacyjną. No cóż, Warszawa w sumie tu jest biedna, proszę Państwa. No i ten Mikołaj Katolicki, co Państwo macie tutaj z nim film, z nim wywiad, proszę Państwa, przy metrze warszawskim, jest biedny. No i to, co ma, to ledwie co na te znaczki nazbiera, proszę Państwa, żeby paczki wysyłać biednym ludziom, proszę Państwa. Także to nie jest takie wesołe, proszę Państwa. To znaczy to, on się cieszy, że biednym dziewczynkom, biedny Mikołaj, no bo wysyła paczki, no bo biedny katolicki Mikołaj tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą jest i tego bogatego Mikołaja nie ma, proszę Państwa, prawosławnego, który zarządza złotem, zarządza różnymi tam bogactwami. Także lepiej wy, kochani, podziwiajcie to, co macie przed nosem, pod nosem, koło nosa, cudze chwalicie, swego nie znacie. A przecież po prostu, no Warszawa, nawet biedna katolicka Polska, a papieska, nawet biedna, jest bardzo ciekawa. To nie musi ona ociekać, proszę Państwa, opływać złotem. Mamy tutaj Aleje Jerozolimskie wprost, proszę Państwa, tam na Ochotę się jedzie, tam po prawej rotundę mamy, po prawej Pałac Kultury Stalina i Lenina, Centralny, Złote Tarasy, a daleko, daleko to jeszcze i do Reduty zajedziecie, a daleko po lewej z kolei Blue City. Tramwaje chodzą, proszę Państwa, w Warszawie jeszcze najlepiej, no bo to wszystko Państwo widzicie. Jest szklanka, jest korek, a że dzisiaj Wochenende, Hambia Wochenende, Wiaham Wochenende, Das Wochenende, to dlatego są korki. Także jak Państwo widzicie, wszystkiego tutaj jest na pęczki w Warszawie. I cyganów na pęczki, i dziadów na pęczki, i Żydów na pęczki. No bo jak Państwo zobaczycie ten napis Białystok na przykład, no to tam już nie ma ni Żyda, ni Greka. W Anglo-Ameryce Białystok, ni Żyda, ni Greka. A tutaj pełno Żydów, wszystkiego pełno, tak jak mówię, na pęczki, na pęczki, na pęczki, proszę Państwa. Także pewien tam pod Pałacem Branickim w Galerii Arsenał taki facet powiedział: o, kto, ja Warszawę wiem, znam, na pęczki, na pęczki. No rzeczywiście, skoro tutaj 3 miliony tego wszystkiego, to po pierwsze, ale po drugie, proszę Państwa, Ameryka i tak tu nie jest, mormoni i tak tu się nie przyjmą, bo to są delikatni, wrażliwi ludzie, czy ci prawosławni przecież też już tutaj nie przyjeżdżają, bo to są delikatni ludzie, to Świadkowie Jehowy jedynie muszą, jako ci misjonarze, którzy głoszą, którzy Słowo Boże głoszą od 1905 roku, tutaj, proszę Państwa, tym salcesonom chytrym, oni sobie sami krzywdę robią, jak doktor Sumińska wielokrotnie mówiła, proszę Państwa, za często się myli tutaj w czasie stanu wojennego, proszę Państwa, tu Polska to pierwszą wojnę światową przeszła, drugą wojnę światową i nawet stan wojenny i po trzecie, proszę Państwa, i teraz wszędzie wojna już po czwarte. Proszę Państwa, czekamy na ósemkę, po 10 dziewiątek, po 10 24 różnych, tak, ale ósemki ani jednej nie ma. Także proszę Państwa, no to jest właśnie typowe, że to, co potrzebne, to, co potrzeba, to tego nie ma. Także dziady katolickie są nerwowe, są hipochondryczne, proszę Państwa. Także te msze to im nic nie dają rzymsko-łacińskie, no bo skoro one są nerwowe, gotowe do bójki, gotowe do kłótni, proszę Państwa, co jest na przykład u tych świadków świętych w dniach ostatnich w ogóle, tego złego systemu rzeczy nie do pomyślenia. A tutaj w koło się słyszy, czy w nocnych autobusach stołecznych na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, czy w tych tramwajach, wszędzie wrzaski, jakieś postrachy, strachy na lachy. Jadą tam przez Wisłę daleko, proszę Państwa, wszystkie tramwaje, ósemki, żadnej, proszę Państwa, przez most Poniatowskiego. Tam Państwo widzą na środku ekranu, to trzeba dobrze się patrzeć. Jest palma edukacyjna przy rondzie de Gaulle tutaj, jest, proszę Państwa, na skrzyżowaniu Jerozolimskich z Nowym Światem. Jest. Muzeum Narodowe Polskie właśnie. Mysia 3, proszę Państwa, krzyży Jerozolimskie 3, proszę Państwa.
4, proszę Państwa. No i oczywiście Muzeum Narodowe tu przyjeżdża. Narodowe. No i tutaj adres. I na most adres, że Jerozolimskie, czy widzieliście Państwo. Z drugiej strony, czyli cały Solec Warszawski. Także tu Solec zjeżdża, tutaj proszę Państwa, na Wisłę i Kaszto, Dziady Katolickie Warszawskie. A z Kaszto wydać się bardzo szybkie wózki. Światłowy, nie ma mormonów, prawosławny, nie ma ewangelii, światłowy są delikatnie ludzie, czy ma mormonów, czy jak prawosławny. Wyświęci, wyznawcy, papieża, to każdą to by się pozabijali. Wisła, tak, to wszystko, proszę Państwa. Już jest za Wisłą, w tym rachodupstwie mazowieckim, warszawskim, proszę Państwa, dużo plotek, dużo rachodupstwa jest. Skręcamy tutaj przy rondzie Waszyngtona, Stadion Narodowy i już do Symfonia Varsovia jedziemy. Już zahaczymy dzisiaj, proszę Państwa, 6 grudnia 2013 roku o Symfonię Varsovia. Policja polska stoją, wyczekują Narodowy Stadion. Także cały czas tramwajem jedziemy, proszę Państwa. No to więc, gdy ci kaszlący, kaszlące dzieci katolickie Warszawa znajdą jakiegoś jednego swojego, proszę Państwa, Biblia mówi współwyznawcę, to czynią stokroć gorszym go od szatana, diabła. Także pozdrawiamy tutaj Stadion Narodowy, proszę Państwa, kujaczki przesyłamy, proszę Państwa, i wszystko się świeci. Ono o tym mówi, tylko tego nie ma. O wilku mowa, tylko wilka nie ma, bo to są tylko świnie i barany. A tu jest ten Teatr Hibnera, co Białystok zbudował w Warszawie. Teatr Hibnera dla Warszawy, z tyłu Polski Wedel, a na końcu Symfonia Varsovii. Teatr Wedel.